Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę wam wiedźmińskie miejsca, jakie ludzie z Yerdencraft zbudowali w Minecrafcie. Będzie trochę fabuły z początku, ale generalnie po prostu sobie pozwiedzamy. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na Giga, szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Na dzisiejszy odcinek planu nie ma, i jest to luźny odcinek z wycieczki po różnych miejscach wiedźmińskich w Minecraft. Zazwyczaj do nagrań podchodzę tak, że mam przygotowany scenariusz i wiem mniej więcej, o czym będę nagrywać. Dzisiaj scenariusz napisze nam Życie albo twórcy Yerdencraft, bo stworzyli mapę Minecrafta w Wiedźminie albo coś takiego. Sam nie do końca ogarnę, co się tu dzieje. Wiem, że są jakieś dialogi, ja pewnie wam te dialogi przeczytam. Pewnie też wiele osób się teraz żegna i modli, żebym tylko nie ja to czytał, bo najlepszy w czytanie nie jestem. Ale postaram się to zrobić najlepiej jak umiem. Jestem, słuchajcie, też w trakcie nagrywania challenge'u z przechodzenia Wiedźmina Igni. Jestem tyle od końca. Jest to najcięższe wyzwanie, jakie podjąłem w życiu i wymaga mnóstwa czasu, dlatego dzisiaj taki odcinek zapasowy, żeby też się coś na kanale działo, żebym tam nie grał 3 tygodnie i nie próbował przejść tego Wiedźmina. Podejdźmy sobie, kim jest młody Jarpsza, nie mam pojęcia. Ale oni... O właśnie. Cichaj, Wiedźmak. Ojciec śpi. Mógłbyś łaskawie być tak cicho jak ten cały Garfield z Rivi, co króla Foltesta zabił parę lat temu? Zdaje się, że to nie on go zabił. Ale niech będzie. Przepraszam, panie. Chyba drogę do karczmy zgubiłem. I do czyjejś strzechy trafiłem. Na ścieżkę wróćcie. To ona jest tuż za skałą. Dobra, już cicham. A mogę wam coś ukraść z domu? A taki se domek tu mają. Dobra, zgubiłem się. Nie w tą stronę. Twórcy przygotowali jakieś tutaj... różne rzeczy. Ja powiem wam szczerze, że Minecrafta to 2 razy w życiu ograłem. Znaczy wiem, że tu żelazo się zbiera czy coś, ale takie fabularnie to wam powiem chyba pierwszy raz w życiu. Nowe zadanie, dobra, dokarczmy w takim razie. Ale młyniec. No w sumie się jeszcze nic nie zdarzyło. Pomocnik. Pamiętaj, aby móc korzystać z teleportów bądź kwestii dialogowych, musisz mieć uprawnienia operatora. Jak to zrobić? Kliknij Escape, udostępnij dla... Hello cheats, nie zapomnij o zmianie języka. Escape. Udostępnij w LAN. Hello cheats. A gdzie to? To? Ty, mam nadzieję, że mnie normalnie Yerdencraft nie okradnie z danych i z PayPalka. No chyba by tak nie zrobili, nie? Proszę, panowie z Yerdencraft. No dobra, ale hello cheats, to ja to zrobiłem czy nie? Ja, panowie, to wam powiem szczerze, nie wiem co jest 5. Siema. Oho, chyba świeżak przyszedł. Świeżak? Co się patrzysz, jakbyś kikimorę w butach zobaczył? Właź do środka, zanim cię zimno zmiecie. No dobra, to idę. Łaka zadyma. Jakąś głowę ukradłem. No dobra. Grajek, karczmasz. Ej, młody. He? To tam je woła. Jeśli przyszedłeś się zabawić, to tam na zapleczu powinna być Violetta. O. O ile nie pojechała do Vergen. Wiesz co? Chyba podziękuję. Skoro tak, to pewnie przyszedłeś tu po to, po co wszyscy się złażą. Podejdź do karczmarza. Swój chłop. Ugości cię. No dobra, to karczmarz. W takim razie. Witaj, karczmarzu. Dobry. Zwoł mnie mecenasem. I tak lepiej się do mnie zwracaj, młodziaszku. Czego tu szukasz? Czego tu szukam? Sam nie wiem, czego szukam. O! Nie! Violetta, głowa boli. Idę z tym w p***u. Też za zadanie miałem się udać do środka. Dobra, już coś pewnie zepsułem. Co tu się w ogóle dzieje? Gdzie ja jestem? Mistrzowski srebrny miecz cechu wilka? Ogólnie jest to pierwszy raz, kiedy wgrywałem do Minecrafta mody w swoim życiu. I nie wiedziałem, że nie dodałem tekstur paka do gry. Wiedźmińska zbroja cechu kota faktycznie wyglądała jak wiedźmińska zbroja cechu kota z Wiedźmina. Tak samo zresztą zbroja cechu wilka. Zatrzymaj muzykę. To tu jest jakaś muzyka? No powiem wam, coś nie słyszę. To powinno coś grać? Ale antyreklamę zrobiłem, Yerdencraft. Przepraszam. Ja chciałem tu, wiecie, odcinek nagrać. Przepraszam, na pewno gra muzyka, tylko pewnie ja coś wyłączyłem. Muzyczka po dodaniu tekstur paka faktycznie po naciśnięciu nam przygrywała. To po prostu ja jestem dzbanuchem i tu zepsułem, tak jak mówiłem.
Potem jeszcze sprawdzę PayPala, czy mnie nie okradli, jak coś pobrałem. Dam wam info. No dobra. Nienawidzę portali, no nienawidzę. A to ja Gundwar z Rivi jestem normalnie? A, czyli to jest taki wstępniak do tego, co oni tam zrobili. Ty, no dobra. Nie zostały jeszcze, niestety jeszcze zbudowane, tu są. Okej, okay. Oxenfurt. Aha. No Jerdencraft wam powiem, że... Na pewno Nowigrad zrobili. A, no to na pewno Velen. I coś zrobili w tej grze? O, Kermoren. O, pragniemy pokazać wam to, co już udało nam się ukończyć w związku z budową w Kermoren. Budujemy póki co samą twierdzę ze względu na tworzącą się aktualnie mapę terenu. Uprzedzamy, iż to dopiero wczesna wersja i nie jest skończona. Kermoren. Tylko wczesne Kermoren. Tam statek. Nie wiem, co to za statek. To chyba Skellige. A to nie jest ten statek, gdzie walczymy z tym? No dobra, to sobie dzisiaj przejdziemy... Pokażę wam, jak tu wyglądają te mapy wszystkie. Kurde, nie wygląda to źle. Lepiej by wyglądało, jakby miał jakieś shadery i tak dalej. Ty, ale wygląda jak Kermoren w sumie. Tu się skręcało. Okej, okay, tutaj to wejście, gdzie gadamy sobie z Wesemirkiem Kermoren. Dobra, na górę. Wyrwy nie ma, to chyba stare Kermoren. Bez wyrwy jeszcze. Zarąbiste. Kurde, ile w ogóle pracy. Mega szacun. To jest problem, panowie. Nie mam pojęcia, jak mam tam skoczyć. Dajcie mi tam wejść. Co ja klikam w ogóle za przyciski randomowe? Nie, ja to może przy cyberpunku zostanę jednak. Tak wygląda ta twierdza Kermoren. To nie wiem, co to jest, ale to... Nie zwracamy uwagi, bo oni to tak jak mówili, dopiero tam zaczynałem to robić. Ty, mam nadzieję... O kurde, ciemno tu trochę. To zwierzę jedno. To nawet ze frontowymi drzwiami wejdziemy. Dobra, i tu jest nieskończone. Ale i tak bardzo spoko to wygląda. Domyślam się, że to jest mnóstwo budowania. Kurde, powinien być jakiś tryb adventure, że... Czy jakieś historia tu, to było fajne, nie? Że podróżujesz, że coś robisz, że z jakimiś mobami walczysz. To jest fajny pomysł. To jest takie budowanie, ale też... Ja nie mam pojęcia, na czym polega Minecraft, więc... Jeżeli dobrze kojarzę, to jest miejsce, gdzie... Wraz z Yennefer... na tym statku z Jeanem się bijemy. Ja pierchruper, pamiętam do dzisiaj. Całego streama robiłem. Tylko po to, żeby bić się z tym Jeanem, bo on był zbugowany i nie mogłem... I miał mnie na hita. Kurde, 8 godzin Jeana robiłem. No i tu jest, powiem wam... bladego pojęcia, nie mam, co to jest. Jakieś krematorium? Coś takiego? Nie, chyba za... A to nie jest... To nie jest biblioteka salamandry? Coś takiego? Z tego... Tam, gdzie była ta salamandra, tam w zimie biblioteka? Może tak. Dobra, no to gdzie my byliśmy? W Kermoren. Czyli Wyzima w takim razie. Kurde, Wyzima? Co ty dupsyc? Zamek w Wyzimie. O kurde. Fajne te banery. No coś już tutaj się dzieje. Kurde, no niestety na jawie nie mogę odpalić RTX-a. A mam kartę z RTX-em. Więc no jest takie kwadratowe, na pewno z RTX-em by to super wyglądało. Ale nie umiem w Minecrafta. Się nie znam. Tutaj komnata królewska, brak tylko tutaj obrazu. Nie no, ale jeżeli chodzi o samo odwzorowanie, to ładnie. Jeszcze jakbyśmy dorzucili te RTX-e i tak dalej, to w ogóle by fajnie wyglądało. No ale brakuje takiej totalnej modyfikacji, nie? I tak spoko sobie pochodzić. To jest to miejsce, gdzie z Ciri się naradzamy. Klasyka. Ciekawe, czy jest ukryta komnata. O, to ciekawe. Nie, tam wejść nie możemy. Ile to jest w ogóle mnóstwo pracy po to, żebym ja odpalił to. Stary i powiedział spoko. Ale no dobra. Za dużo pracy w ogóle. Ale mega szanuję. Dobra,
Była wyzima, czas na biały sad. Okej, okay, to miejscówę kojarzę i widzę, że jest naprawdę fajnie zrobiono. Od razu kojarzymy to miejsce tutaj z początku. Tam jest dom tego agenta, co tam ratujemy. Tego jego brata i tego Nilfgaardczyka, nie pamiętam jak on się nazywał. Jakieś karczmy, jakieś domki. Zajrzyjmy do domku. Okej, okay, nie wiem jak to w środku było, ale spoko. Ciężko to pewnie w Minecraftie zrobić. Okej, okay, karczma, temerska ta. Temerska Lidia. Gdzieś tu był dom kultysty, ale nie pamiętam. Tutaj był dom kultysty? Tablica ogłoszeń, to chyba tutaj jest dom kultysty, o ile się nie mylę. Zobaczymy, czy wiernie zostało odwzorowane. Jest! Krew! Nawet o to zadbali. Co prawda nie ma pomnika, ale są jakieś świeczki, jest jakaś krew. Okej, okay, to akurat szanuję. Szczegóły jakieś. Strasznie dużo razy byłem w tym domu. Możemy się do Tomiry jeszcze udać. To było chyba w drugą stronę, nie? A, wiatrak jest jeszcze. Cmentarz. Dobra, chodźmy na cmentarz. O, tu trochę zwiedzania jest w sumie. O, tam trzeba iść. Dobra, gdzieś cmentarz miałem odwiedzić, ale się zgubiłem. Chyba tu jest cmentarz. Ta. No taki mały w sumie, ale... Nie ma ducha. Tutaj to. Dobra, spoko. Jest garnizon. Ta, nilfgaardzki obóz. Klasyka. Tam jakiś wielki kwadrat, ale to zgaduję, że nie powinno tak być. Tutaj zawsze skrzyni są precjozje, ale tutaj nie ma. Bagna. Trochę kurwa za gęste. I trochę chyba nie do końca ta w tą stronę powinno być. Chyba trochę bardziej po lewo i większe. Dobra, ale chyba generalnie jest gites. Może proporcje nie zostały oddane, ale tak ponadto gites. Jeżeli to jest Tomira, a wydaje mi się, że tak, to tu jest za dużo drzew. To powinny być krzaki, nie drzewa. Drzew jest na pewno za dużo. Dobra, i tu pewnie Tomira, to jest łóżko, gdzie leży ta ranna dziewoja. Spoko. No dobra, to biały sad, zarąbiście oddany. Skellige to może być taka ciężka robota. A tu na górze jeszcze, a tu są, to nie było chyba. Tu jeszcze do góry można wejść. Podobno dużo easter eggów na mapie jest. No ja znalazłem całe zero, ale to przez to, że w sumie nie szukam. To by tłumaczyło, dlaczego nie znalazłem. A kto w życiu nie szuka, ten w życiu nie znajdzie. W każdym razie przechodzę Wiedźmina na najcięższym poziomie trudności. Używając tylko i wyłącznie igni, jest to koszmarne zadanie. Biłem ostatniego bossa przez 16 godzin. Coś takiego, że nawet nie wiem ile godzin. Tak długo go biłem. Ale zrobię to. To będzie epicki odcinek, a dzisiaj taki odcinek luźny. Chciałbym wam pokazać po prostu, co tutaj robię z Yerdencraftem. Wejdźcie na ich serwer, pomóżcie im w jakimś rozwoju, jeżeli chcecie. I oni tam szukają różnych ludzi, którzy im pomogą, więc jeżeli chcecie stworzyć jakiś serwer, na przykład RP czy coś, no to możecie tam do nich zajrzeć i im jakoś tam pomóc. Nie mogę ręczyć za nich życiem, ani powiedzieć, że są super, bo tak naprawdę jedyne co pobrałem to tylko te mapy, żeby sobie zobaczyć. Także nie wiem co to jest za ekipa i kto to robi i czy na pewno są super, ale wiem jedno. Na PayPalu miałem 2,30 i nadal mam 2,30. A jeżeli to nie świadczy o zaufaniu, to nie wiem co znaczy. Podnijcie też na Discorda Wielka Redania, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, widzimy się w następnym. Pa, pa.